Cześć! Witam Was wszystkich serdecznie na kanale Wędkarskie Opowieści. Jest godzina 5:34, 1 stycznia. No i oczywiście już powinienem rozpakowywać się nad wodą. I wyobraźcie sobie, że już nad wodą byłem. I okazało się, że akumulator został podpięty w garażu do ładowania na noc. I właśnie wracam do domu, także zamiast wystartować o 5, to wystartuję pewnie koło 7. Także 1 stycznia święto wędkarskie rozpoczęło się przepięknie, że jadę szybko po aku, wracam, rozpakowuję się i bierzemy się za łowienie. Do zobaczenia. Jest 1 maj, godzina 7:00, a to są wędkarskie opowieści. Cześć, witam Was wszystkich serdecznie ponownie. Już jak widzicie, jestem na wodzie. Udało się wrócić po akumulator naładowany. No, jestem na wodzie, płynę na pierwszą miejscówkę. Dzisiaj cel szczupaki, bolenie, spinning. Także zaczynam i do zobaczenia później. Cześć. No i był pierwszy szczupak, niestety zszedł. Szkoda. Ciekawe, czy powtórzy. No szkoda, pierwsza ryba dość wcześnie. No ale fajnie, że się coś zadziało. Jest szczupaczek, nie jest duży, ale chyba miarówka. O, i wszedł mi w gałęzie. Jak ja cię teraz, gościu, wyjmę? Mam szczupaka, który zaczepił się za gałąź. Kurde, pod gałęzią przypłynął. Wyjąć kotwicę, spróbuję. O, udało się, wyszedł. No i jest pierwszy majowy szczupaczek. Jest pierwszy majowy szczupaczek, słuchajcie. Na Twitchka, na Jerka. No i słuchajcie, mamy to. Jest 1 maja, jest 1 majowy szczupak. W podbieraku właśnie sobie odpoczywa. Wcześniej na streamera zszedł mi
szczupak, nie wiem jakiej wielkości, bo dość szybko się spiął z dużej odległości. No a tutaj jestem w takiej płytkiej zatoce i na dżerka udało mi się złowić szczupaczka. Równa 60, dość chudy. Już wam prezentuję rybkę. A wygląda tak. Taki szczupaczek. I za chwilę wraca do wody. Jest i drugi szczupaczek, tym razem na streamerka mojego, niewielki, niewielka rybka, nie będziemy się z nim raczej mierzyć, bo to jest niewymiarek, taka rybka, szybko akcja, wyhaczamy i wypuszczamy. Widzicie, nawet na dużego streamera mały szczupak potrafi uderzyć. Pogoda jest przekozacka. Prawda, może nie jest to najlepsza pogoda dla ryb. Ale dla mnie, nawet dla mnie za kozacka chyba. Trochę się boję, że się spalę. Ja pozdrawiam Marcina, który ostatnio gościł u mnie na kanale i niedawno wrócił z Hiszpanii, był tam na pstrągach, w Żanach i zapomniał o filtrze jakimś i stał się raczkiem. Marcinku, spokojnie, ja jestem 50 posmarowany. Mam nadzieję, że będę mógł w nocy spokojnie spać. Ja się nie poddaję, jest fajna pogoda, fajna woda. Przecież trzy rybki udało się złowić. Jedna się spięła, także coś się dzieje. A nadzieja zawsze umiera ostatnia. Także walczymy, walczymy do samego końca. Mam takie wrażenie, że przez to, że ten kwiecień był taki zimny, to ta ryba jeszcze nie jest tak aktywna, jakby się chciało, żeby była. Bo naprawdę przy takiej pogodzie spodziewałem się, że boleń będzie szalał, a nie stał w spokojnych zatokach.
Na powierzchniowca takie maleństwo wzięło. Zobaczcie, jak on sobie to wyobrażał. Ale uwielbiam branie na powierzchniowe przynęty. Coś niesamowitego. W takich płytkich zatokach czasem to robi robotę. Widzicie, trochę zmieniłem styl łowienia, ponieważ popłynąłem mocno w górę tego zbiornika zaporowego, właściwie w deltę tej rzeki wpłynąłem. No i teraz sobie spływam. Natomiast na razie bez efektu niestety. Poza tym, że widziałem sporo ryb, jeszcze nawet teraz fajnego klenia widziałem, ale to wszystko ryby. Może to jest jaś, tak, jaziska piękne się do tarła szykują i na płytkiej wodzie stoją. Natomiast w górze rzeki Lis zdecydowanie według mnie na ten moment za szybko, jeszcze jest za wysoka woda, jeszcze za szybko płynie, jeszcze nie ma roślin przez to i właściwie poza jakimiś boleniami, które też stały w brzegu na spokojnej wodzie, to nie widziałem żadnych ryb, także pływam pomalutku w dół. No i może jednak na zaporowaczce coś się jeszcze uda złowić. Czy to z przypadka, czy bolenia. Trochę więcej bym za boleniem rzucał, ale praktycznie nie widać jego żerowania. Dosłownie na początku, tam z rana widziałem 2-3 spławy i to było wszystko, dlatego cały czas skupiam się jednak na szczypaku, bo to jest moja ryba numer jeden, jeśli chodzi o majówkę. Ale jeśli gdzieś zaobserwuję żerującego bolenia, to na pewno porzucam, albo może pod wieczór przesiądę się już zupełnie na bolenie. Albo jak teraz nic się nie będzie działo ze szczypakami przez jakiś czas, to może też spróbuję, zobaczymy. Na razie sobie pomału spływam. I zobaczymy, jaki efekt to przyniesie. Hej! No i na dzisiaj koniec. W sumie coś się podziało. 4 ryby wyjęte. Co prawda tylko jednowymiarowa, ale coś tam pożarło. 2 spinki. Jedna też niewymiarowa, druga podejrzewam, że wymiarowa, także w sumie 5 kontaktów, 5 ryb mogło być na wędce, także jak na nową wodę i 1 maja, nowy ponton, nowe wszystko, nowy sprzęt, myślę, że i tak fajnie. Mam już dość, jest 16:55, wstałem o 4 rano, także myślałem, że do wieczora zostanę, ale energia się kończy, także też kończę. Ponieważ jutro też jest dzień i jutro walczę na innej wodzie, także trzymajcie kciuki, do zobaczenia, do jutra, hej!